panie marszałku, Wysoka Izbo, fakty są miażdżące. Jeżeli politycy PiS przejmują kontrolę nad jakąkolwiek instytucją, to po prostu paraliżują jej działanie wobec swoich partyjnych kolegów. Dziś PiS będzie sięgał po Sąd Najwyższy. Ja bym nie chciała, żeby jakikolwiek polityk PiSu miał kontrolę nad Sądem Najwyższym. Tak samo jak nie chciałabym, żeby jakikolwiek polityk Nowoczesnej czy innej partii opozycyjnej miał tą władzę nad Sądem Najwyższym. Bo pełnia władzy nad wymiarem sprawiedliwości w rękach jednej osoby to jest gwarancja nadużyć, a nie gwarancja usprawnienia czegokolwiek. Szanowni Państwo, macie pełnię władzy nad prokuraturą wojskową. I co się dzieje? Kontrolowana przez PiS prokuratura wojskowa ściga dzisiaj Tomasza Piątka, dziennikarza, który ujawnił podejrzane powiązania PiSu z Kremlem, a nie ściga tych, których macie w swoich szeregach i którzy właśnie w te niejasne konszachty się wdali. I takich przykładów można mnożyć więcej. Ale dzisiaj, szanowni państwo, ja bym chciała przede wszystkim podziękować tym obywatelom, którzy stoją w obronie polskiej demokracji tak niezłomnie od soboty. Chciałabym podziękować przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich za to, że bronią polskiej demokracji twardo, każdego centymetra polskiej demokracji. Ale szanowni państwo, tylko działając wspólnie i w sposób zorganizowany możemy ten atak na polską demokrację odepchnąć. Dlatego, szanowni państwo, udało nam się dzięki wspólnym działaniom zatrzymać ustawę zakazującą aborcji. Dzięki wspólnym działaniom udało nam się powstrzymać wcielenie podwarszawskich gmin do Warszawy. Dzięki wspólnym działaniom PiS zapłacił olbrzymią polityczną cenę za podniesienie ręki na Trybunał Konstytucyjny. Dlatego, szanowni państwo, dzisiaj wzywam wszystkich obywateli, wszystkie samorządy prawnicze, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Stójmy niezłomnie na gruncie konstytucji. Nie ustępujmy. Spotkajmy się dzisiaj pod Pałacem Prezydenckim o godzinie 21. Zróbmy łańcuch światła i pokażmy naszą wspólną i skoordynowaną siłę do tego, żeby powstrzymać atak PiSu na demokrację. Bądźmy o 21. pod Pałacem Prezydenckim. Bardzo dziękuję, pani poseł.